Tak, już? Wyłącz to! Możesz nie stukać w ten stół? Przepraszam, pani mikrofonie. Testujemy dzisiaj napój numer 1. Napój numer 2. Proszę, dla ciebie opcja. Czyli napój numer 2. Kierzysz to napoju? Ty! A... Tam masz! Tyle? Co, my tylko mamy dwa napoje do testowania? Żartujesz? No, co? Napój numer 3. Jestem rozczarowana. Ty kupiłaś tylko 3 napoje do testów? Ej. 3 napoje do testów? Czy to jest kpina? Masz na pocieszenie. No, na pocieszenie. Ja tam cię zjeść. No. Kto dotrwa do końca, zobaczy, jak ja to całe dzisiaj zjadam. To była najostrzejsza zupka, jaka była w sklepie. Jasne. Także to na potem. Ja mam jeszcze jeden, więc mamy 4, bo ja tu źle rozdysponowałam. A, no tak. Ale wraz. Teraz już tak, jak mamy 4, to już jest bardzo dużo. Tak. Od którego zaczynamy? Ja proponuję zacząć tak. Po męsku, od różowego. O, dobra. Jedziemy z różowym. Bo kamerka. Okej, okay, więc różowy napój z Singapuru o smaku litchi. Tyle o nim wiem. Dobra, ja otwieram. A, dobra. Ja otwieram. Daj mi wnąć. No ja tu czuję tylko chińskie klapki. Dobra, kolor? Białe porzeczki sfermentowane. No. Ty z tego będziesz pił? No ja będę pił z tego. To ja sobie wezmę słomkę i nie będę swojego otwierać. Więc kolor jest taki trochę białawy, nie? Ja już piję. To jest. A, no to nie będziesz sobie go otwierała na razie. Nie wiem, czy się nie otruje, nie? Jak dobre, to będzie na potem. Bardzo... Nie, no w sumie troszkę słodkie jest, nie? O, wiem. Wiem, jaki to ma smak. To ma smak taki, jak taki bardzo, bardzo rozwodniony kisiel. A jak mówisz? To ma smak zarąbisty. I szczególnie latem, wiesz? Ja bym to latem kupowała, jak się chce pić. Bardzo mocno słodki, rozwodniony kisiel. Łukasz daje ile? 4. Chcesz moją ocenę? No. 9,5. Naprawdę, 9,5. To nie jest zła rozbieżność. Nie daję 4, bo jest za słodkie. Jest za słodkie. Jest rewelacyjne. Tylko tak jak mówię, latem... Chcecie się pić całą puszeczkę tego, dobra, ja nie to wiem, sobie... Według mnie jest trochę... O, to drugie ja piję. W takim razie ja wybieram teraz coś bardziej kulturalnego, czyli taki zielony owoc. Dla mnie to przypomina tylko i wyłącznie borówkę. A, zielona borówka. Właśnie zagapiłam, jakby dla siebie nie miała. Nie wiem, no mi to wygląda jak zielona borówka. Może to dziwne, ale tutaj jest napisane... Kokosowy juice. Właśnie, że to jest woda kokosowa, tak jakby. Tak. Z kokosową pulpą. Nie wiem. Ona kokosowa. Ale nawet nie wiedziałem, że to tak wygląda kokos. No ale co, sami ocencie, to tak wygląda kokos? No nie wiem. Dosyć dziwna sprawa. No dobra, otwieram. Ten napój jest... Ty też w sumie ślubny od... Ten napój jest z Wietnamu. Wow. To szaleństwo. Czy o, to dlatego testowaliśmy. Postawię tutaj. Wiem, że widać. Nie wiem, to w ogóle niczym nie pachnie. Daj niknąć mi. Nie, żeby nie wypiłem, to tamto wypiłem. I to śmierdzi. Nie wiem, no spróbujemy, jak będzie niedobre, to wylejemy. Ten, kawałki kokosa. No, kawałki kokosa. No, to wygląda jak taka brudna woda z pomyjów. Takie jakby pomyje były. Nie? Biorę słomkę. Dobra, test pierwszy. Bardzo słodkie. Kolejne coś, co jest bardzo słodkie. I to jest skąd produkt? Z Wietnamu. Wow, szalejemy. No, lepsze niż tamto. Chociaż nie. Ile dajesz? Znaczy, to dalej jest słodkie bardzo. No może ci słodko po tamtym. Nie. Ten, bo buzi nie przypukały. Ten smak, dobra, nie będę pukał. Ten smak wyraźnie czuję. Nie. 3 na 10.
To ja skosztuję. Ja mogę mówić druga, bo potrafię być obiektywna mimo czyjejś sugestii. Jest tu coś? Jest. Dwa na dziesięć. Haha, nieźle. Dziewięć i dwa, a u mnie to taka rozbieżność niewielka. Dwa. Wypić się da, ale no... Wypić się da. Nie wypluję tego. Hmm. Dobra. Kolejna rzecz w takim razie. Za wiele ich nie ma, ale okej. Okay. No to wiadomo już, bo jest napisane jak Big Mango. Tylko sprawdzam, z jakiego kraju to jest. To jest dalej Wietnam. Smak mango. Mam nadzieję, że to nie ma aż tyle cukru, co tamto. O! Daj mi wnąć. Ten zapach. Zapach jest naprawdę super. Dobra. Coś, co lubisz. Kolor też. Tego, kolor identyczny z naturalnym. Troszeczkę jak soku pomarańczowa, bo mandarynkowy. Dlatego się uśmiechnął. Dobra. Bo tak to pachnie. Znaczy, mi to pachnie jak takie właśnie starodawno, niskobudżetowe, te oranżady takie, coś takie. Nie, to ma jakiś smak, taki zapach. Jaki zapach, taki smak ma, wiesz? Nie wiem, niuchnęłam wtedy i... Mógłbym powiedzieć, tak, to pachnie mango. Mógłbym powiedzieć, że gdyby nie to, że jest tak słodki, bo jest trochę słodki. Oj. Pije się, jest dobre, skończyłam pić, to taki posmak niedobry ma. Nie, według mnie jest dobre. Ja bym na to dał 7 na 10. 4,5 na 10. Tak, ja daję 7 na 10. Albo 3,7 na 10. Nie wiem. No tak, też drugi raz bym nie kupiła tego. Hmm. Ale jest na pewno lepsze od tej zielonej opcji. No, także dla mnie naprawdę to jest najlepsze na razie z tych wszystkich. No i dobra, teraz odstawiam tą szklankę, żeby nie było, że tyle razy tej samej szklanki piję, bo ty i tak ze szklanki nie pijesz. Więc ja ją odstawiam z tego względu, że jest coś fajnego. Numero uno. Czyli Red Bull. Będzie widać. Łukasz uwielbia Red Bulle, ja szczerze mówiąc tak średnio. Tak, ja uwielbiam Red Bulle. Lubię je najbardziej ze wszystkich energetyków. Za ten smak ich, ponieważ no według mnie ten smak jest ich najlepszy. No. O, Heleną żółtą mi pachnie. No, tak. Tu się przyznam z tobą. Ale nie tylko Heleną. Red Bull z Heleną. Jakby Red Bull z Heleną zmierzyć. Ale dobra, pijemy. Może ja też tak średnio lubię Red Bulle, więc też skosztuję z tej twojej. Tak myślałem. No. Gdyby ktoś mi dał to spróbować i żebym powiedział, co to jest, to nie wiem, czy pierwszą rzeczą, którą bym powiedział, to byłby Red Bull. No i na pewno jest bardzo słodki. Dużo słodszy niż nasz polski Red Bull. Znaczy polski, no. Jest dużo słodszy. Takie landrynki rozpuszczone w herbacie dla mnie to są. Znaczy, nie wiem, czy landrynki, ale po prostu dla mnie to jest, o, inaczej. Red Bull z Heleną wymieszane pół na pół i to wszystko takie rozgazowane. No i oczywiście 10 łyżeczek cukru dodane. Faktycznie jest bardzo słodki. Tak, tak. Twoja ocena? Ja sobie wypiję. Moja ocena? Gdyby to był Red Bull w Polsce taki, nie piłbym go tyle. Jest tyle mega w sensie? Słodki. Jest mega słodki. Nie, dlatego jest może mega, takie mniejsze puszki mają. Jest mega przesłodzony ten Red Bull. Ile dajesz? Bo się dowiem. 7 na 10. Nie. Nie daję 7 na 10. 6 na 10. Bo jednak ten był mniej słodki mango. Porównujesz go do polskiego energetyka. Jeśli mam go porównać do polskiego energetyka, to dam mu 2 na 10. To jest porównanie do polskiego energetyka. Ale porównuję go do skali reszty. Bardzo śmieszne. Porównując go do skali reszty, jest o wiele lepszy niż tamte dwa, a tylko ciut gorszy niż ten. Dobrze. Rozumiesz, co mi chodzi? Tak. Bo porównując go do polskiego energetyka, to jest żadne porównanie. Dobra. Więc reasumując. Reasumując, to jest tak, że na pewno żadnego z tych napojów nie kupię drugi raz. Na pewno kupię zgrzewkę tych napojów. Jedno mógłbym sobie kupić, po prostu, żeby stało, żebym się mógł napić. A w ogóle wiesz, jaką cenę temu dałam? Widzisz? Nawet nie zapytałeś. Nie wiesz, czy ja dałam. Bo nie dałam, nie powiedziałam ile. Wracam z powrotem. Zrehabilitować się. A więc reasumując.
Jeśli ja bym miał to ustawiać według kolejnych... A dobrze, no powiedz, jaki to dałaś. 5 na 10. O. To ten numer 1, numer 2 i tam dalej. Znaczy dalej. No, bo tutaj masz te 4. Okej, okay. No. Teraz jakbyś tak ustawiała, oczywiście patrząc od tej strony, czyli no tu jest numer 1. A, numer 1. Tak. Numer 2. Mhm. To był chyba numer 3, tak? No, chyba tak. I to, że... Nie, czy tak? Już nie wiem. Nie pamiętam teraz. No, trzeba sobie... Dobrze. Nie pamiętam, ale wiem, kolejnym że tak czy razem... inaczej bym ich nie kupiła. No tak, więcej. Kolejnym razem będziemy sobie zapisywać, potem robić podsumowanie, ale to zawsze... Tak, trzeba zapisywać. Pierwszy raz, to jest pierwszy raz. Koniec. Ale jak ty miał to stawiać w kolejności? Takiej, no. Ale takiej kolejności, że chcę kupić, nie chcę kupić, to bym zrobił tak. Tutaj stoją te, które chcę kupić, a tutaj te, które nie chcą kupić. Aha, no to u mnie by wyglądało tak. Kupuję, nie kupuję. Aha. Tak, bo nie powiedzieliśmy jeszcze. I nie powiemy. Czekajcie na następne testy. No właśnie. Czekajcie na następne testy. I w ogóle, jeżeli chcecie jakieś testy, czegokolwiek. To piszcie, czego chcecie testy. Jesteśmy otwarci na propozycje. Tak. Naprawdę. Możemy zjeść prawie wszystko, co jest jedalne. Prawie. Przynajmniej na razie. No, przynajmniej na razie. A teraz... Bo ja bym naprawdę zjadła wszystko, co jest jadalne, tylko by ludzie powiedzieli, że my to robimy, żeby, wiesz, suby się zgadzały i w ogóle, nie? No właśnie, właśnie. A suby się nie zgadzają? O, nie. Teraz pora na ciebie. Dobra, teraz pora na mnie, na tą moją szeleszczącą zupkę. Nie będę jej przygotowywał. Znaczy nie, może pokażę, jak ją przygotowuję, ale będzie... Dobra, ja sobie ucieknę. Będzie przyspieszone to przygotowanie z tego względu, że będzie strasznie... No, więc ja uciekam, a zostawiam ciebie z zupką. A ja to robię. Dobra. Cóż za stylowy garnek. No, akurat się zmieściło. Aciu! To była kichająca Justyna. Aż taka ostra zupka jest. No, zapach ma taki nawet... No, zapach ma nawet taki trochę kurczakowy. No, to jest chicken. Tak wygląda chicken. Jeszcze raz pokazuję. Więc teraz sobie poczekamy, aż wystygnie. Zupka wystygła. A więc ja próbuję. Trochę się boję. No, chcę tak trochę z jednym... Dobra. No, po pierwszym razie muszę powiedzieć, że jest ostra i nie mam pojęcia, czy to wszystko zjem, ale obiecałem sobie, że wszystko to zjem. Prawdopodobnie z przyspieszonym troszeczkę to będzie jedzenie z tego względu, że będę musiał to bardzo powoli jeść. Ale aż tyle nie będziecie oglądać. Czuję tutaj w przełyku i muszę ślinę co chwilę przełykać. O, dobrze, że mam napoje do popicia. Bardzo słodkie są, to może pomogę. Dobra. Próbujemy dalej. Średnio. Ale boję się całego, bo ty to zakasłałeś. Bo dla mnie cały czas piecze mnie tutaj w przyłyku, non stop. Zaraz poczuję ten ból. I cyk, dwójeczka. I co? I nic? No, wypiłam całe łóżko tego. No tak, wiem, widziałem. To chyba w głowie siedzi, wiesz? No to czekaj, zejdź. To chyba w głowie siedzi, bo organizm pierwszy ten... O!